dobry Państwu. Jest sobota i właśnie wybieramy się razem z Tezis na koncert do Włocławka. Do klubu, który się kiedyś nazywał Czarny Spichrz. To jest bardzo fajny klub. Podobno ostatnio tam doszło do jakiejś zmiany właściciela, no ale ogólnie rzecz biorąc klub się nie zmienił i podobno jest dalej fajny. Sprawdzimy to dziś. Jutro, czyli w niedzielę, gramy na swojej ziemi, czyli w Warszawie, w takim klubie, który się nazywa Biurokracja. Chociaż jak już to będziecie oglądali, to już będzie po tym koncercie. Sala prób. Dzień dobry. Dzień dobry. I oczywiście jesteśmy pierwsi. Jakżeby inaczej. Właśnie tak. Widzę do oporu. O, pięknie, dziękuję bardzo. To teraz jasiora, paczka i harmonizer. Gdzie się Jurek z Mariuszem mówiłeś? Z jakim Mariuszem? No przecież po Mariusza musimy mówić. Mariusz Dariusz. Mariusz Jasior. Z Mariuszem się właśnie, mówiłem na szopie. Co tam robisz, Paweł? No tak sobie. Odprężam się. Jeszcze wciąż grasz w te gry? Oczywiście. Na którym jesteś miejscu w klasyfikacji ogólnoświatowej? No, tak. To słabo. No cienki jestem w te gry niestety. Widzicie, chłopaki, cały patent z vlogowaniem polega na tym, że wszystko trzeba robić z włączoną kamerą, nie? Wszystko? No, prawie. To gdzie ten Lidl? Tam na dole czy na górze? Nie, tu mam do tego. No to chodźmy. Czekaj, muszę napisać SMS-a do mamy, żeby... Mamo, dojechaliśmy, już jesteśmy we Włocławku. Jak będziesz to oglądała, to już będziemy w domu.
ty od kiedy jesteś uzależniony od swojego smartfona? Ja? Odkąd miałem pierwszego smartfona? A dzisiaj biorę kolejkę w UKD i jadę do Warszawy na koncert Tezis w klubie Biurokracja. A pogoda dzisiaj jest przepiękna. Ogólnoświatowej stacji telewizyjnej. Kilka słów do wspaniałego gitarzysty. Jak się wam grało w Warszawie? Świetnie nam się grało. Kochamy Warszawę. Warszawa kocha was. Warszawa was uwielbia.